Witam moi drodzy w kolejnym filmie, twój jednoślad zanim zepsujesz. Film mówię z niej, ponieważ nie ma czasu. Jak widzimy, jest tutaj paczka. Sorry za odgłosy z tyłu, ale pracuje się. Mamy tutaj paczkę, która dotarła do nas z Belgii. Co prawda właściciel był przejazdem i przywiózł ją sam, więc postanowił zlecić nam pewną naprawę. A co w paczce jest, zaraz zobaczycie. Jak widać, mamy tutaj silnik z motocykla. Jest to silnik z motocykla Yamaha YZF 125R o pojemności 125 cm3. Moi kochani, co my tutaj mamy zrobić? Mamy przejrzeć ten silnik, co jest uszkodzone, zużyte, mamy wymienić. Silnik prawdopodobnie jechał, gdzieś tam stanął, coś już potem zaczął chyba brać olej i tak dalej, i tak dalej. Ja zacznę ten silnik sobie rozbierać. Zaczniemy od najważniejszej rzeczy, zdemontowania góry silnika, to znaczy głowicy, całego rozrządu i sprawdzenia, jak wygląda gładź cylindra. No i oczywiście zdejmiemy potem sam cylinder, sprawdzimy, czy korba nie ma przypadkiem luzu. Ok, no to zabieramy się za robotę. W większości śrub tutaj w tym miejscu jest to 8 i imbus 5. Ja po kolei będę starał się jak najbardziej obrazowo objaśnić, co w jakiej kolejności rozbierać, jak to zrobić. No oczywiście mam tutaj pudełka na śruby, które są niezbędne. Najlepiej sobie te śruby opisać jakąś kartką, żeby wiadomo, która śruba z czego jest. Na pierwszy ogień, że to tak nazwę, wziąłem sobie tutaj zdjęcie pokrywy układu zaworowego w głowicy. No i pierwsze takie wrażenia, badanie organoleptycznie, można zobaczyć, czy nie ma jakichś wiórów, opiłków, czy coś nie jest pęknięte, czy luz zaworowy nie jest nadmierny. W tym przypadku tu jest luz zaworowy nadmierny, ale w zaworze dolotowym, wylotowym ma ok. Wybaczcie, że mówię to bez przeprowadzania pomiaru szczelinomierzem, ale mam już na tyle doświadczenia, że wiem, dotykając ręką, jaki ten luz zaworowy tutaj jest w duży, prawda? Także tutaj mamy około 0,75 mm, więc to jest bardzo, bardzo wielki luz zaworowy na ten silnik. Dobra, abstrahując do tego, co teraz mówię, następną kolejną rzeczą, którą trzeba zrobić, to na pewno zdemontować sobie pompę wody. Pompę cieczy chłodzącej, no, która wiadomo odpowiada za wymuszenie obiegu w cylindrze, chłodnicy i całym silniku, tutaj cylindra, głowicy i chłodnicy, żeby można utrzymać temperaturę silnika, odpowiednio go wychładzając. Tutaj mamy parę śrub, zaledwie 3-4 śruby, raz, dwa i trzy śruby, które to tutaj trzymają. Jest to ta śruba tutaj. Jedna, druga i trzecia. Wykręcamy. Po wykręceniu tych śrub, moi drodzy, mamy dostęp tylko do tego momentu, że wyjdzie nam cała pompa. Nie musimy jej rozbierać na pół. Zobaczcie, widzicie? Tak wygląda kompletna pompa wody w tym motocyklu. To jest taka sama pompa jak w skuterze Yamaha X-Max 125. Moi drodzy, od razu, jeśli już to macie w ręku, trzeba sprawdzić, czy ta pompa prawidłowo pracuje. Słuchajcie, tutaj zawsze musi występować jakiś opór. Opór występuje tylko dlatego, że tutaj jest uszczelniacz gumowy, który uniemożliwia przedostanie się cieczy do oleju, do silnika i z powrotem, prawda? Więc jeśli tutaj czujemy jakiś opór, to mamy pewność na 95%, że ten układ nam tutaj nie przepuszcza, prawda? Że olej nie dostaje się do wody i odwrotnie. Poza tym, gdyby coś się już tutaj działo, byłaby jakaś nieszczelność, mielibyśmy tutaj taki biały nalot, taką galaretkę, ponieważ jak wiecie, woda po zmieszaniu z olejem tworzy taki biały nalot, taką białą maś i od razu by to było tutaj zauważalne, prawda? Dobra. Tutaj sobie śruby wstępne założymy. Włożymy. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, musimy poluzować sobie koło zębate z wałka rozrządu. Moi drodzy, wałek rozrządu to jest w ten sposób ustawiany. Już to postaram się wam pokazać. Obniżę troszeczkę.
Zrobimy sobie zoom na to. Musicie zauważyć, tutaj jest taka tak zwana kolokwialnie cecha, taki pionowy znaczek na tym wałku. On musi się równać z tym tutaj rowkiem. Muszą się te dwa znaki pokrywać. Wtedy mamy w ustawieniu takim, że tak powiem, rozrząd, regulacja zaworów, prawda? Tutaj zawory są przygotowane, ta pozycja umożliwia wyregulowanie zaworu i oczywiście ustawienie prawidłowe rozrządu. Ustawienie prawidłowe rozrządu, jest to tłok w GMP, kreska tutaj i wtedy mamy prawidłowo ustawiony rozrząd. Można się pomylić, moi drodzy, ale to raczej nie ma większego znaczenia, ponieważ raz na obrót ten tłok jest na dole i też te kreski się pokrywają. Dobra, ja teraz Wam pokażę, jak to bezpiecznie odkręcić. Oczywiście, jak wiadomo, jest to poradnik dla ludzi, którzy robią takie rzeczy w domu bez specjalistycznych narzędzi. W większości silników mamy takie inspekcyjne tutaj, że tak powiem, otwory, które odkręcamy tutaj śrubokrętem płaskim. Tutaj też jest otwór inspekcyjny, który pokazuje nam cechy, znaczniki, jak ustawić rozrząd. Tutaj akurat w tym silniku mamy klucz 17 na wale korbowym i 12 klucz, przepraszam, na wałku rozrządu. Wystarczy tylko, moi drodzy, sobie tutaj złapać kluczem 17 i klucz 12 i po prostu odkręcić to. Nie jest to za mocno dokręcone. O siłach dokręcania będziecie mogli zobaczyć, bo nie będę tego tłumaczył. Dostępny jest na naszym serwerze serwis manual do tego silnika, do tego motocykla. Więc tam są wszystkie momenty dokręcania podane, można sobie śmiało ściągnąć bezpłatnie. Jak widzimy, w tym momencie mamy już popuszczoną śrubę, więc możemy śmiało odkręcić sobie tutaj napinacz. Są tutaj dwie śruby imbusowe na klucz imbus 5 mm. Odkręcamy teraz, tak jak wcześniej mówiłem, napinacz rozrządu. Są tu dwie śruby. Znowu do innego pudełka sobie to wrzucimy, żeby było wiadomo. Ja z reguły, z doświadczenia, wiem, gdzie co ma być, więc ja sobie wszystkie śruby do jednego pudełka wrzucam. Wtedy się nie mylę, ja jestem wzrokowcem, także mogę mieć wszystkie śruby z głowicy w jednym pudełku i wiem, że to są śruby z głowicy. Dobra, teraz tu mamy już wypięty napinacz rozrządu, łańcucha rozrządu. Możemy sobie ten łańcuszek zobaczyć, on jest tutaj luźny teraz. Jak to widać, czekajcie tutaj, o właśnie, jest on luźny, widać. Także teraz co musimy zrobić? Popuszczamy te dwie śruby. O. Możemy je śmiało odkręcić. A potem szpilki tutaj głowicy. Teraz możemy przystąpić do rozebrania tutaj góry, jak wcześniej powiedziałem. Odkręcamy sobie tutaj szpilki, te cienkie, na imbus 5 oczywiście. Kurde, na czymś to było chyba wkręcone, na jakimś kleju, bo strasznie to jakoś dziwnie idzie, opornie. O, właśnie. Tak. Kolejna szpilka. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie musimy odkręcić główne śruby głowicy. Są one na klucz 12, jak tu widzę. Tak, 12. Ale przedtem trzeba rozebrać sobie rozrząd. Odkręcamy tą śrubę. Jak łańcuch spadnie Wam na dół, nie przejmujcie się tym, moi drodzy. No i tak musimy tam na dół się dostać, więc ściągamy sobie łańcuch. Pamiętajcie o wyjęciu tej dźwigni, tutaj tego wałka dekompresatora. No po co mam wlecieć? Ma nam wlecieć do silnika. Lepiej, żeby to było w pudełku już w jednym miejscu. Będziemy wiedzieć, że to na pewno jest to. No i teraz zostaje nam odkręcenie tego. Możecie odkręcić na krzyż. Powiem Wam szczerze, taka głowica się nie krzywi. A dlaczego? Dlatego, że ma małą powierzchnię, więc nie będzie się krzywiła. Odkręcimy sobie szpilki.
szpilki. To są takie nakrętki przedłużane, moi drodzy. Wam pokazuję. A, sorry, szpilki. To nie ten silnik. Skąd jest są nakrętki? Mamy szpilki cieniowane. Oczywiście pod nimi są takie podkładki. Podkładki mosiężne. Jedna ważna rzecz, pamiętajcie, jak się nie mylę, dwie z tych szpilek są krótsze. Te z tyłu chyba są krótsze albo dłuższe, zaraz to sprawdzimy, nie pamiętam wszystkiego na pamięć. Nie, tu są akurat 4. Gdzieś mi się model przytrafił, gdzie szpilki były krótsze i było, trzeba było kombinować, żeby po prostu to dokręcić dobrze. Dobra, szpilki mamy już na stole, na czystej szmacie. Możemy zdjąć teraz głowicę. No i wszystko widzimy. Mamy tutaj głowicę, jak widać. Tutaj chyba się spotkał tłok cylindr, bo zobaczcie, jaki tu jest rumor się zrobił. Coś tutaj pykało. Zaraz demontujemy cylinder i sam tłok. No było nieciekawie. Było nieciekawie. O! Kurczę, fajna ciekawostka będzie, moi drodzy. Zobaczcie. Zobaczcie, jaką mamy fajną robotę. Co się z tłoczkiem stało? Chyba coś nam tu uderzyło, nie wiem. Musimy to zdiagnozować, co było przyczyną tego, że tak się stało. Powiem szczerze, widzę takie coś, taką sterkę pierwszy raz w swojej karierze. Zobaczymy. Podejrzewam, że ten silnik gdzieś się przytarł na ściance i złapało korbę ślizgacz napinacza. Pamiętajcie, żeby przy rozbieraniu w miarę skrupulatnie sprawdzać wszystkie rzeczy po prostu wzrokowo. Jeśli nie ma jakiś rys zagłębień, zarysowań głębszych w ślizgach, w prowadnicach łańcucha rozrządu, zostawiamy je, nie wymieniamy ich po prostu, prawda? Nic nadgorliwie, bo to nie jest zdrowe, mówię od razu. Cylinder jest, moi kochani, tak zdruzgotany. Nie wiem, czy to będzie widać, o, że nawet jedynie co, to jest Nikasil, więc tulejowanie i wstawienie tulei, aczkolwiek nie opłaca się, bo taki zabieg kosztuje około 650 zł, jak nie więcej, bo to jest powyżej 50 mm tłok. A nowy cylinder u nas kupicie, wiecie za ile, ponieważ jest dostępny. I teraz zobaczymy sobie, jak wygląda ten tłoczek. Matko jedyna, kto to tutaj coś zrobił? Głowa boli, że masakra, nie wiem, czemu tak się stało. Kurde, ja jestem w szoku, powiem wam szczerze, zobaczcie. Ja długo pracuję już przy tym, zresztą wiecie z moich opowiadań, ale takie coś to ja pierwszy raz widzę w życiu. Już wam pokazuję, poświecimy latarką na to. Zobaczcie, no jaja jak arbuzy. Kawał, zobacz, co tu się stało. Tłok wyrżnięty, jak nie powiem co. Resztę sobie sami dopowiecie. Masakra. No nic, zostaje nam rozebranie tego silnika na pół, moi kochani. I sprawdzenie, czy tam coś w środku się nie stało. Sprawdzimy korbę, ale ja widzę, że ta korba będzie raczej do wymiany, wał do regeneracji. Boczne luzy to on ma może prawidłowe, ale trzeba by zobaczyć jeszcze luz taki wzdłużny. Cylinder do wymiany, tu mamy cały zestaw do wymiany, więc jest katastrofa. Więc ja zdemontuję ten tłok, wyjmę go, wyjmę stworzeń. Kurde, co tu się stało? Co tu się stało? To chyba na sucho jechało, no powiem wam, masakra, nie? Dobra, demontujemy ten tłok. Tłok już wyjąłem. Jest masakra, zobaczcie. Niesamowite. To tak jechało jakiś czas, widzicie? To tak, takim kantem jechało sobie. Bo zobaczcie, to musiało kilometrów przejechać, skoro to tak się wytarło. Ciekawe. Super, dobra. Stworzeń mamy w miarę gładki, powiem szczerze, bo żadnych... Znaczy... Zarysowań bardzo nie ma, jest gładka powierzchnia. Mówiąc, że na sucho jechał, mam na myśli to, że nie było płynu chłodniczego. Więc musiało tu być strasznie ciepło. Korbowód też do regeneracji. Także silnik trzeba rozebrać na pół. Dobra, ja zobaczę tylko, czy tam olej raczej spuszczony z silnika jest. Silnik jest suchy, bez oleju, więc wszystko. W silniku nie ma oleju, jest sucho, właściciel spuścił olej.
Więc możemy przystępować teraz do demontażu tego silnika, do rozebrania jego. Więc zdemontuję rozrusznik tutaj elektryczny. Jest na dwóch śrubach. Potem zdejmę pokrywę od sprzęgła. Musimy całą stronę sprzęgła zdemontować. Tak. Całą stronę sprzęgła. Postawimy sobie na nasze skrzynki jabolowe, jak to niektórzy nazywają u nas tutaj na kanale, żeby nam się lepiej pracowało. No i cóż, będziemy robić naprawę dalej. No. Zobaczymy, co tam w środku wyjdzie, czy tam jeszcze coś więcej nie wyskoczy, bo czasem tak bywa, prawda? Otwieram teraz pokrywę koła magnesowego, magneta. Taki dekiel czasem jest zapieczony na uszczelkach. Ja Wam pokażę, jak się to demontuje, ponieważ zawsze w tym filmach mamy odpowiednie punkty serwisowe, które możemy delikatnie popukać przez jakiś klucz młotkiem, żeby po prostu to ruszyć, prawda? O. O tak, zdjęliśmy już całą pokrywę koła magnesowego. Teraz jeszcze mamy tutaj układ rozrusznika, oś koła pośredniego rozrusznika, pod jego podkładkę, no i drugą zębatkę, potem ją zdejmiemy, jak zejdzie nam koło rozrusznika, koło magnesowe, przepraszam. No i teraz oczywiście trzeba odkręcić tą zębatkę i ściągnąć koło magnesowe. Jak to ściągnąć, zaraz Wam powiem, bo tutaj musimy chyba zastosować sobie trójramienny taki ściągacz. Nie chyba, tylko na pewno. Koło magnesowe w tym modelu ściągamy za pomocą takiego płytkowego ściągacza. Oczywiście popuszczając nakrętkę, nie wykręcamy jej do końca, z racji tego, że główka tej śruby ściągacza może nam uszkodzić glin na końcu, więc tutaj nakrętka nam to zabezpieczy, a luz mamy odpowiedni do tego, aby to zeszło. Mamy takie trzy śruby, które muszę tutaj wkręcić. Powinno mi to wystarczyć. Zdystansuję to sobie nakrętkami, żeby było mi łatwiej. W taki to oto sposób możemy ściągnąć to koło. Dobra, to poza kadrem już zrobię, bo muszę się tu odpowiednio zaprzeć. Koło puściło. Powiem Wam, trzymało mocno jak cholera. Musimy teraz sobie od razu odkręcać nakrętkę, żeby to ściągnąć fajnie. Tak. Ściągniemy sobie te śruby. Krętka. Mi się teraz to wszystko bardzo fajnie schodzi. O tak, mamy koło, które napędza nam cały rozrusznik. Uwaga, w środku mamy łożysko, moi drodzy, i pod nim musi być podkładka. Pamiętajcie o tym, żeby tego nie przełożyć. Koło pośrednie rozrusznika. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie wypadły nam wałki sprzęgła kierunkowego rozrusznika. Oczywiście w takim miejscu to trzeba położyć, żeby nam to nie biegało nic. Dobra. Tę stronę mamy rozebraną, moi drodzy. Możemy też odkręcić sobie prowadnicę górną napinacza rozrządu, łańcucha rozrządu. Więc piąteczka i do dzieła. Dorąbane zdrowo. Śrubą napinacza łańcucha rozrządu zajmie się później, ponieważ jest tak zapieczona albo wkręcona na kleju, że po prostu objeżdża, prawda? Nie chcę zniszczyć śruby bardziej. Możemy w tym momencie już sobie łańcuch rozrządu też wyciągnąć. Powiem tak. Łańcuch rozrządu najlepiej przy takich poważnych naprawach i uszkodzeniach od razu wymieniać na nowy. Nie zastanawiać się, czy on jest dobry, czy nie. Ja z reguły to wymieniam. Nie ma wtedy kłopotów. Mam pewność, że ten łańcuch jest ok. Nic z nim się nie stanie. Dobra.
troszkę widzę jakaś, a nie ma oleju. Postawię sobie teraz na skrzynki, na mój stojak własnej roboty ten silnik i będę kontynuował otwieranie silnika od strony sprzęgła. I teraz oczywiście odkręcamy sobie pokrywę sprzęgła. Pojemnik na śruby. Ja zawsze, tak jak wcześniej mówiłem, wkładam sobie do jakiegoś pojemnika te śruby lub do worka strunowego, podpisuję i wiem. Brakuje mi tutaj dwóch śrub, które chyba wykręcił klient, nie mam ich, ale to muszę o tym pamiętać, więc to już wiemy. Ok, jedna śruba jeszcze tutaj jest główna, która trzyma tą pokrywę tutaj. Filtrem zajmiemy się na końcu, jak już będziemy składać, więc nie będę go teraz wyciągał. Aha, tu jest główna śruba, bo tutaj była dźwignia sprzęgła, linki sprzęgła, przepraszam. No i teraz analogicznie jak przedtem, możemy uderzyć sobie przez jakieś narzędzie w punkty serwisowe, które, pokażę to, znajdują się w każdym silniku. O, głuchy dźwięk, już wiemy, że nam to puściło. I tutaj tak samo my trzeci. Uszczelki powinniśmy zawsze wymieniać na nowe. Ta pokrywa będzie znowu fajnym pojemnikiem na resztę części, które będziemy tutaj wkładać. Będziemy wiedzieli wtedy, że wszystko jest ze sprzęgła. To jest akurat moja taka, że tak powiem, taki mój sposób na to, żeby tego nie gubić. Więc zawsze to praktykuję, jest mi łatwiej. Teraz mamy do odkręcenia docisk sprzęgła, oczywiście. Przepraszam, czkawka mnie wzięła. Ze sprężynami. Oczywiście również to wszystko do dekla. Nigdy te rzeczy, staram się ich nie rozdzielać, aczkolwiek fabryczne śruby zawsze mają podkładkę w komplecie. Ona tutaj nie wypada, więc wiadomo, że to jest od tego. Tak to powinno być. Jeśli inaczej, to znaczy, że ktoś coś zrobił. Najważniejsze, żeby twardość śrub i długość była odpowiednia do danego modelu, prawda? Zdejmujemy pokrywę sprzęgła, możemy zresztą całe sprzęgło wyjąć. I oczywiście sprawdzamy sobie według instrukcji serwisowej grubość tej tarczy, która jaka powinna być fabrycznie. No dobra tarcza, nie zużyta, a między zużytą są jakieś wymiary. Także pamiętajcie, żeby suwmiarką sobie zawsze zmierzyć grubość. Ja tego nie będę robił, tak jak mówię, będziecie mieli dostępną instrukcję serwisową do tego motocykla, do tego silnika, więc tam możecie wszystko sobie sprawdzić. Mamy tutaj taki bolec ze śrubą regulacyjną docisku sprzęgła. I teraz jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, o której powiem. Jak już zdemontuję sobie tutaj wszystko, to musicie pamiętać o takiej ważnej rzeczy. Ważnej rzeczy, jeśli chodzi o te sprzęgła. Możemy sobie odgiąć tą blachę. Tylko pierw zdemontujemy sobie sprzęgło całe, kompletnie. Będziemy wiedzieli co i jak. Mamy klucz 17, jak się nie mylę. 19, przepraszam. Odkręcamy. Ja odkręcam wszystko kluczem pneumatycznym. Jest mi łatwiej. Do tego są takie specjalne blokady w kształcie takiej przekładki. W kształcie takiej przekładki z przyspawanym prętem, gdzie można to sobie włożyć i zablokować i wtedy odkręcać normalnie kluczem manualnym ręką. Jest łatwiej, jeśli odkręcacie to, nie macie narzędzia takiego pneumatycznego, tak miałem powiedzieć. I to samo z dokręcaniem, prawda? Mamy taką podkładkę, która tutaj się zaczepia
z takim rowkiem, żeby się po prostu siła nie wykręcała przy zabezpieczeniu. Mamy specjalny pierścień taki odsadzający tutaj na samym dole. Zobaczcie, ja to wyjmę, żebyście mogli to zaobserwować. Ten pierścień musi tutaj być, moi kochani, odwrócony brzegiem do góry. Jest jedna, jedyna tarcza, która ma większą średnicę niż inne tarcze, ponieważ ta tarcza wchodzi w ten pierścień. Tak. Ok. Więc wszystko możemy zdjąć razem. A może po kolei Wam pokażę. Zawsze między koszem, pamiętajcie, sprzęgłowym wewnętrznym, a zewnętrznym jest taka podkładka z frezem. W każdym, w większości silników musi to być, żeby te luzy wytracić. Więc to musimy mieć. Jeśli tego nie ma, no to trzeba to gdzieś sobie kupić. Tutaj akurat mamy tulejkę ślizgową mosiężną, wprasowaną i nie ma łożyska. Pod całym koszem znowu mamy podkładkę taką cienką, ślizgową. Bardzo twarda stal. Też jest taka wybrzuszona, sprężysta, więc wszystko możemy sobie włożyć w jedno miejsce. Tutaj. I oczywiście do tego opakowania, do tej pokrywy. Potem będę tłumaczył o sprzęgle i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, jesteśmy już w tym miejscu. Uszczelkę możemy sobie zedrzeć i tak będziemy wymieniali na nowe, ponieważ trzeba. Z tego co widzę, silnik nie był jeszcze otwierany, bo to są fabryczne uszczelki i siedzą jak jasna cholera. No i dobrze. Potem będziemy to czyścili. W następnej kolejności musimy wyjąć cały wybierak skrzyni biegów, silnik zmiany biegów. Wyciągamy oczywiście to, jak wcześniej już mówiłem. Nie przejmujcie się, że jakiś uszczelniacz tam się uszkodzi z tego, ponieważ jak wiadomo, jeśli robimy taki remont silnika, bo trzeba to szczerze powiedzieć, nazwać remontem, wszystkie uszczelniacze niestety musimy wymienić na nowe. Więc tutaj nie ma co gdybać ani oszczędzać. Dobra, co teraz? Teraz odbezpieczymy sobie nakrętkę wałka wyrównoważającego. Pamiętajcie, że wałek wyrównoważający, jak już go zwolnicie, może tam zahaczać o wagi w tym silniku, ponieważ tak to jest niestety zrobione. Więc ja tutaj sobie to odbezpieczę, odkręcę i zdejmiemy to wszystko. Oczywiście zapytają mnie niektórzy w mailach albo komentarzach, jak mają odbezpieczyć tą nakrętkę. Moi drodzy, to jest proste. Musi mieć jakiś śrubokręt, w którym możemy pobijać młotkiem, płaski. No i to normalnie odbezpieczamy w ten sposób, że się wbijamy tutaj między tą podkładkę zagiętą a nakrętkę. No i oczywiście odbezpieczamy w ten sposób. O. Tak. Odginamy jedną płaszczyznę, potem drugą, a ta druga nawet nie była zagięta. Tak zrobione, że zrobione. Ok. Teraz, żeby nie było problemu z wykręcaniem, można lekko dobić młotkiem kluczyk, delikatnie oczywiście, nie naparzać jakimś 5-kilowym młotkiem. No i pneumatycznym kluczem ewentualnie grzechotką można odkręcić. O, lekkim uderzeniem już się to odkręciło. Podkładka oczywiście jest z blokadą, pamiętajcie, musi być, żeby się nie obracała na boku. Tą podkładkę możemy jeszcze śmiało użyć, nie jest uszkodzona, ani złamana, więc nie ma potrzeby. Wszystkie te elementy wkładamy sobie oczywiście do dekla z rozrządem. Tu mamy teraz kolejną nakrętkę z wału korbowego. Jak kto odkręca, to za chwilę Wam powiem coś bardzo ważnego. Odkręcamy. Moi drodzy, bardzo ważna rzecz w takich silnikach, które są smarowane ciśnieniem oleju. Ja widzę, że ten wał chyba, znaczy wydawało mi się, że tutaj nic nie było w tym silniku robione, ale widzę, że tutaj coś jednak było robione w silniku, ponieważ na tym wale korbowym tutaj, na tej osi, jest taki grzybek bardzo ostry. Tak jakby ktoś uderzał młotkiem w to czy coś podobnego, nie wiem. Trudno mi się do tego odnieść, ale nie powinno tak być, ponieważ tutaj wchodzi uszczelniacz, który jest w pokrywie sprzęgłowej, przez które kanały jest dostarczany pod ciśnieniem olej do smarowania łożyska w stopie korbowodu. Jeśli uszkodzimy ten uszczelniacz, no to korba nam leci jak nic. Silnik będzie oczywiście sobie jeździł, ale no po prostu skróci się jego żywotność poprzez to, że korba
zacznie się palić łożysko, no ponieważ idzie na sucho, prawda? Także trzeba zwrócić bezwzględną uwagę na gładź tego tutaj czopu wału, no i żeby to nie było ostre. Oczywiście my to zeszlifujemy tutaj, żeby to było jak najbardziej gładkie, bardziej stożkowe. Także musi to być półokrągłe, w każdym razie musi być faza. Nie możemy tego tak zostawić, bo przy nakładaniu może się uszkodzić uszczelniacz i wtedy klapa. No i oczywiście ściągamy zębatki. Widzicie, tutaj mamy taki kwadratowy klin podłużny. Najlepiej zapamiętać sobie, jeśli robicie to pierwszy raz, albo robić zdjęcia z tego, jak rozbieracie. Tutaj mamy zębatkę napędu pompy olejowej. Ona nie ma żadnego klina, jest bezpośrednio dociskana płaszczyznami przez dokręcenie tej śruby. Teraz mamy wałek wyrównoważający jego zębatkę. No, trzeba to jakoś ściągnąć. Jeszcze nie wiem jak, ale w jakiś sposób trzeba tutaj na to znaleźć. Coś tutaj się nam delikatnie zapiekło. Spróbujemy podważyć z jednej i z drugiej strony. Można to też wycisnąć na prasie. Ewentualnie jeśli rozłożymy ten silnik na pół, to powinno nam wyjść. Dobra. Pompy wody nie będziemy teraz demontowali. Musimy zdemontować teraz mechanizm tutaj, który przytrzymuje w odpowiedniej pozycji wybierak skrzyni biegów. Gdyby tego nie było, to te biegi by nam wypadały samoczynnie. Mogłoby dojść do uszkodzenia skrzyni biegów. Także ściągniemy sprężynę, zdemontujemy to. Będziemy otwierali silnik. Ściągamy oczywiście sprężynę dociskową. Moi drodzy, jeśli potrzebujecie takich narzędzi, wszystko jest dostępne u nas w sklepie internetowym. Tak samo taki ściągacz płytkowy. Nie jest to tanie narzędzie, ale bardzo dobrej klasy. Powiem wam szczerze. Więc polecam. Śruba odkręcona. Najlepiej to wykręcić, żeby nam to po prostu nie blokowało podczas wyjmowania. A jeszcze musimy blachę odkręcić. Osłonę pompy wody. Demontujemy osłonę zębatki pompy wody, pompy olejowej. Co? Przerywacz. Zrobić jakąś pomyczkę. Tam mnie Kevin woła na bok, bo mamy adaptację silnika do takiego motocykla. Teraz wam to pokażę. O, próbujemy tu, znaczy próbujemy, zaadaptowaliśmy tutaj silnik nowy. Ponieważ był tutaj silnik z dwoma wałkami rozrządu. No i nie bardzo szło tutaj się, że tak powiem, rozeznać w częściach, ponieważ ich nie ma. No mamy tutaj teraz chyba większą pojemność i jak widzicie, przerywacz w takim stanie był założony. No ja się nie dziwię, znaczy dziwię się, że to się jeszcze nie wypaliło, ale dobra, może bezpieczniki zadziałały. Dobra, Kevin tu sobie walczy, a my wracamy do naszego silnika. O tak, jesteśmy tutaj. W tym momencie jesteśmy już na tym etapie, że możemy powoli otwierać ten silnik. Musimy go odwrócić na drugą stronę i wszystkie. A nie, z tej strony mamy śruby, więc wykręcamy śruby i będziemy otwierać silnik. Ale przedtem jeszcze musimy zdemontować ten tutaj seger, który nam trzyma. Wałek pośredni. Wałek zdawczy, przepraszam, tu jest pośredni, tutaj jest zdawczy. Tak. Wszystkie elementy oczywiście. Seger, wałek i jeszcze jeden seger pod tym. Bardzo fajnie to ktoś zrobił. Podwójnie zabezpieczone, nie jak w Chińczykach. Zresztą nie dziwię się, bo to jest Yamaha. Ja lubię japońskie konstrukcje. Ale pamiętacie, jak robiłem jeden z silników w starym filmie, jak klnąłem. Ponieważ nie mogłem tych uszczelek zdrapać z pokrywy statora, to chyba z Hondy było. Sypało się grubo, ale dałem radę.
Dobra, teraz odkręcę wszystkie śruby tutaj dookoła i spróbujemy ten silnik sobie rozpołowić. Niektóre śruby mamy z drugiej strony, to mamy chyba tylko te. Okej, tu mamy tylko dwie. I tutaj możemy sobie... Aha, to jest dekiel z tego. Kolejny pojemnik sobie weźmiemy, żeby sobie schować śruby. Pojemnik na śruby silnika. No i oczywiście obracamy to znowu teraz tak. Aha, widzicie, zagadka sama wypadła. Pamiętajcie o klinie, żeby nie zgubić, który mi się właśnie teraz już zgubił. Więc tak nie róbcie, jak to pewien gość powiedział na kanale swoim. Ale ja tutaj sobie ten klinek odszukam. Gdzieś tu jest, nie? Dobra, ja go zaraz sobie znajdę. A my tutaj się zajmujemy dalej. Ważna rzecz, moi drodzy. Bardzo ważna rzecz. W popychaczu sprzęgła między dwoma wodzikami jest kulka. Tą kulkę musicie sobie wyciągnąć. Najlepiej ja używam sobie takiego czegoś jak magnesy neodymowe. Takie. Pyk. Jak ta kuleczka sobie tu wpadnie, to się złapie. Z tym klinkiem to będą jaja, ale to się znajdzie. No. Jakieś resztki tam latają w silniku. No i możemy dalej odkręcać. Zanim zaczniecie rozpołowiać ten silnik, upewnijcie się zawsze, czy wszystkie śruby macie aby odkręcone. Są czasem konstrukcje silników, gdzie te śruby są poukrywane. No i nie zawsze da się je zauważyć od razu, bo są zabrudzone. Tutaj, jak widzicie, wszystko mi się udało ogarnąć. Tak. Tu mamy tak. I teraz jeszcze magnesik. No, u góry tam. Obok słuchawek. Tak. Magnesikiem resztę śrubek wyciągamy. Ok. No i jesteśmy, mogę powiedzieć śmiało, w domu. W sensie takim, że możemy próbować teraz to już rozpoławiać. Oczywiście znowu używamy serwisowych tutaj punktów do rozbicia silnika na dwie części, prawda? Czasem jest to tak skonstruowane, że można sobie tutaj podważyć. O. I ten silnik się po prostu otwiera. Nie zawsze jest to łatwe. A teraz Wam pokażę taką rzecz, którą często używam. Mianowicie taki ściągacz do wyciągania takich łożysk z takiego do rozpoławiania silnika. O. Jest to bardzo prosta konstrukcja, taki dwuramienny ściągacz, dwie śruby, za krótkie. Teśmy sobie powyciągali. Ale jak znam siebie, zaraz to ogarnę. No chyba trzeba będzie szpilki zastosować, bo tutaj nam braknie miejsca nawet na gwint. Chociaż jakbyśmy to obrócili, to nam to może pasować. O, nawet dobra, chyba damy radę. Fajnie nawet, bo ten wał się tutaj schowa. Będziemy mieli miejsce na to. Pamiętajcie, żeby do takich ściągaczy używać zawsze najtwardszych śrub, jakie możecie. Najwyższej klasy twardości. Wtedy unikniecie jakichkolwiek problemów przy rozbieraniu takich silników. Wiadomo, to jest precyzyjnie wszystko spasowane, więc to musi mieć też jakieś mocne strony, żeby to... O. Dobra. Co dalej? Przekręcamy i ten silnik musi się nam rozejść na dwie części. O, tak już ładnie idzie. Widzicie, tutaj nam się podnosi z wału. Wał zostanie w silniku, a część od skrzyni biegów już nam też się podnosi sama.
Więc bezproblematycznie możemy to rozłożyć. Delikatnie można puknąć młotkiem. Jeśli ta skrzynia tutaj się coś... A, wychodzi. Ok. Możecie puknąć, ale delikatnie, tylko tak jak powiedziałem. Nie walić młotem z całej siły, bo to takiej siły nawet nie wymaga. Ok. Wykręcamy ściągacz. I zdejmiemy sobie teraz cały. Całą połówkę kartera. O. No i mamy tutaj połówkę karteru. Pamiętajcie, ważna rzecz, tutaj jest podkładka na wałku zdawczym z tej strony. Musi być tutaj. Te podkładki muszą zawsze wrócić na swoje miejsce, żeby czegoś po prostu nie uszkodzić, prawda? Łożysko pośrednie już ktoś wymieniał, bo widzę, że jest tutaj jakieś łożysko z wypustem, więc było kryte tutaj pełno jakiegoś... Ach, pełno jakiegoś, ja wam pokazuję, to gówno widać. O, opiłki z wału, z tłoka, który się tam uszkodził. Oczywiście wszystko trzeba umyć, wyczyścić. To samo tutaj. Cała skrzynia. Sprężynkę tutaj mamy, żeby nam po prostu tu nie uciekało. Ta prowadnica. No i możemy teraz śmiało sobie tutaj o, kawałek tłoka. Też się znalazło. Zobaczcie, już wszystkie części się znajdują. Posklejamy do kupy i pojedzie dalej, nie? No. To był żart oczywiście. Super glue powinno dać radę. O, jak słyszycie, łożysko z wałka wyrównoważającego huczy, więc jest do wymiany. To na pewno. Więc teraz możemy zdjąć wał. Wyłączę to sobie. Oświetlacz zrobić. Dobra. Może być takie proste, prawda? Dobra. Ja sobie teraz zorganizuję pudełko na skrzynię biegów, żeby to wszystko wyjąć. No i będziemy kontynuowali tą naprawę. Znalazłem sobie takie fajne pudełko, do którego wszystkie te części sobie włożę. Zaczynamy od osi łodzika, który ma dwie sprężyny. Pamiętajcie, żeby nie zgubić. Do worka. Jeden wodzik, drugi wodzik i trzeci na samym dole. Po wyjęciu tego śmiało można wyciągać. Po wyjęciu wałka wybieraka biegów. No i na początek musimy ściągnąć na pewno wałek zdawczy. Najlepiej równolegle, chyba widzę, że z pośrednim, bo zazębiają się zębatki. Najlepiej to zawsze tak robić, żeby zobaczyć, jak w całości to wygląda, czy tam jakichś podkładek nie brakuje, bo jak powiedziałem, to większość tych wałków musi mieć podkładki tutaj, żeby się nie wspierało bezpośrednio na łożyskach, prawda? Tutaj nie ma, dobra. Chciałem opowiedzieć o tej kulce, która jest tu zablokowana. Dobra, jednostronny mamy ten wałek z tej strony, ale kulki, ja jest kulka, o, zaraz wam ją pokażę, tylko sobie wezmę, magnes, o, widzicie, jest tutaj kulka, więc tej kulki nie można zgubić, to jest bardzo ważna rzecz, ona musi pracuje jako ślizg, takie łożysko jakby, więc kulkę, wiecie to, no, kulka powinna być z takiej stali twardej, nie wiem z czego ona jest, nawet jej magnes nie przyciąga, a z tego co widzę ona się zrobiła kwadratowa, włożę do, wymienię kulkę na nową, bo ta coś mi się nie podoba, skrzynia oczywiście w całości. O. Tutaj wkładamy podkładkę. No i to wszystko w całości dajemy do jakiegoś kartonika. Na końcu wyjmiemy wał korbowy i wałek rozrządu. Umyję to. Muszę zamówić korb wodnowy. Zregenerujemy wał korbowy.
wymienimy wszystkie łożyska w silniku. No i oczywiście będziemy składali z powrotem, prawda, bo to będzie chyba tyle. Tutaj też mamy takie punkty serwisowe, jak widzicie, do wyciągania wału korbowego, więc zaraz przystąpię teraz do wyciśnięcia tego wału z karteru. Podejrzewam, że chyba ktoś coś kiedyś robił i uderzał tutaj młotkiem w to, dlatego to się tak sklepało. I analogicznie jak do tamtej strony, tak samo wyciskamy sobie ten wał. Nie wiem, co to jest grane, ale tutaj łożysko nie chce wyjść z karteru, tylko z wału schodzi. Będę musiał na prasie wyprasować to łożysko. Na razie w ten sposób ściągniemy. Nie jest to proste, powiem wam szczerze. Coś mi się tutaj zaklinowało, moi drodzy. Ciężko mi to było ogarnąć. Dalej chodzi mi z łożyska, dobra, potem łożysko wyprasujemy na prasie. Zobaczymy, czemu ono nie chciało wyjść, może to gdzieś na kleju jest zamontowane. Idzie całe teraz. Coś się po prostu tam zaklinowało. I tak, łożyska będziemy wymieniali i tak, więc musimy cały wał rozebrać. Łożyska ściągnąć z wału z jednej, z drugiej strony. Wymienić łożyska, korbę, wycentrować wał i z powrotem poskładać. Dobra. Tu mamy gotowe, na końcu jeszcze pompę oleju rozbierzemy, wyciągniemy, wykręcimy, żeby to wszystko można było dokładnie umyć. To jest bardzo ważne. Także ok. Dobra, jakiś śrubokręt krzyżakowy, w miarę dobrej klasy, twardy. Ten będzie za duży. Wszystkie się już zużyły. Ktoś kiedyś bardzo fajnie zauważył, że z Biedronki śrubokręty, ale powiem wam, tym kompletem pracuje już od 3 lat. Mimo to, że biedronkowe za 60 zł dają radę, bo są bardzo twarde. Także nie zawsze, co widzicie, marketowe jest złe. Akurat te śrubokręty ogarniają temat. A wyobraźcie sobie, ile śrub wykręciłem i dokręciłem tymi śrubokrętami przez 2 lata albo 3, bo jakoś tak te śrubokręty mam. Oczywiście to też jest, drugą stroną medalu jest to prawidłowa eksploatacja narzędzi, prawda? Bo to też niektórzy nie potrafią eksploatować narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, prawda? No, ale to już może temat na jakiś inny film. Może wy coś podrzucicie, co by można tutaj skomentować. Może jakiś film nagramy o narzędziach. Dobra, moi drodzy, mamy to gotowe, rozebrane. Muszę zamówić korbę, muszę zamówić tok z cylindrem nowy. Oczywiście 125 będzie z powrotem tak jak było. Z racji tego, że 150 to tu ciężko zaadaptować, chociaż są takie zestawy. Wymienimy w głowicy uszczelniacze. Musimy sprawdzić tą głowicę. Głowicę trzeba będzie chyba też tutaj troszeczkę poszlifować, wyczyścić wszystko, bo tu jest nierówna powierzchnia. Tłok naparzał o to. Podejrzewam, że zawory są krzywe, więc chyba też do wymiany. Powiem tak, no, naprawa nie będzie tania, ponieważ jest tutaj wymiany bardzo dużo elementów. 4 zawory, gumki zaworowe, korba, łożyska, uszczelki, cylinder z tłokiem, cały zestaw. Postaramy się to zrobić jak najlepiej się da. Dobra, kulejki silnika wyciągamy, żeby podczas mycia nam się nie zgubiły. Oczywiście również do pokrywy. Tutaj też wyciągamy. Super. Patrzymy, czy nie zostały nam tutaj jakieś ruchome części pod tytułem właśnie kulejek ustalających i tak dalej. Nie, wszystko jest dobrze. Wymyjemy, wyprasujemy łożyska, ponieważ jest tutaj olej, nie chcę sobie prasy tu brudzić. I będziemy walczyć tym dalej. To samo tutaj, wykręcę sobie ten popychacz napinacza, ślizg, prowadnica, łańcucha rozrządu, jak kto woli, tak to sobie nazwie. Wiadomo, o co chodzi. No i
oczywiście uszczelniacze wszystkie w oko zdawczego. Uszczelniacz nawet trzeba wymienić, powiem wam szczerze, uszczelniacz dźwigni sprzęgła. Tutaj też jest uszczelniacz. Ja to zawsze profilaktycznie wymieniam, naprawdę uwierzcie mi, ponieważ potem ciężko ten wałek jest wyciągnąć, jeśli ten silnik jest złożony, okaże się, że tutaj gdzieś coś wycieka, prawda? Więc najlepiej to zrobić zawczasu. Więc mamy raz, dwa, trzy uszczelniacze do wymiany, uszczelki i resztę rzeczy, które wcześniej wymieniłem. Dobra, zabieramy się do oczyszczenia tych karterów. I mamy tutaj nasz wał korbowy z silnika SYGZF125 oczywiście. Także żeby sprawdzić luz na korbowodzie, na stopie korbowodu, są na to trzy sposoby, moi drodzy. Pierwszym sposobem, takim profesjonalnym, jest podłączenie jakiegoś miernika zegarowego. Jak widzicie, tu luz dochodzi nawet do 0,1 mm. Nawet go słychać. Przedtem pamiętajcie, że musicie to ten wał korbowy umyć, najlepiej przez kanał, przez który leci olej, pod jakimś ciśnieniem benzyną, paliwem albo benzyną ekstrakcyjną wymyć, żeby to łożysko nie zawierało oleju, ponieważ jeśli tam jest olej, no to łożysko wtedy jest wytłumione, ten luz jest wytłumiony przez ten olej i możemy tego wychwycić. Także taki pierwszy sposób profesjonalny, jak widzicie, ruszając korbowodem widzimy 0,1 mm jest luz na tym łożysku wzdłużnego, więc on akurat jest w tym miejscu, gdzie najbardziej tłok pracuje i naciska na ten korbowód. Więc tak jak mówię, to już go kwalifikuje do wymiany. Kolejnym takim sposobem, powiem wam, na sprawdzenie tego luzu jest wkręcenie, tak jak ja tu mam wimadle, i poruszanie tutaj ręką tego korbowodu jest wyczuwalny luz, i to dosyć spory. A najlepszym takim sposobem jest nasze ucho. Jak to zrobić? Łapiemy zagłówkę korbowodu, uderzamy ręką. Jak słyszymy, że ten korbowód nam dzwoni, to znaczy, że na pewno jest do wymiany korba, jego łożysko i wszystkie części składowe. Więc mamy już sprawdzone, że tak powiem, korbowód. Zresztą on dzwoni jak dzwon w kościele, więc jest do wymiany. I pamiętajmy, zawsze robimy to na umytym, suchym wale korbowym. Łożysko też tu coś poderdzewiało, więc jeśli będziemy korbę wymieniać, podczyścimy to oczywiście. Także zabieramy się do wymiany korbowodu. Jesteśmy, moi drodzy, teraz w momencie, kiedy będziemy wymieniali korbę w wale korbowym. Ona wymaga wymiany, jak już wcześniej powiedziałem, korbę zaraz będziemy wymieniali. Na początek musimy sprawdzić centryczność tego wału, czy jakie ma bicia w stanie takim po wyjęciu. Zobaczmy, no powiedzmy, że ta dziesiątka tutaj to jest 0. Bicie tego wału. Zwracamy sobie wałem. Jak widzicie, ten wał ma bicie 0,02 mm, więc jest bardzo dobrze. Powiem wam szczerze, ciężko taki wał zrobić na 0. A o centryczności wału może jakiś materiał kiedyś powstanie w przyszłości, zobaczę. Także wiemy, że wał jest ok. Musimy go teraz sobie zaznaczyć tutaj, żeby nam było łatwiej go potem złożyć i ewentualnie znowu docentrować według zegarów. Teraz zająłem się głowicą, ponieważ głowice, zawory wszystkie są do wymiany. Zobaczcie, są krzywe jak nie wiem co. Są bardzo krzywe, więc wymienimy wszystkie cztery zawory na nowe. Pamiętajcie ważną rzeczą, żeby sprawdzić zawsze, tutaj jest taka rolka prowadząca, która biegnie sobie po wałku rozrządu. Sprawdzić, czy ona przypadkiem, czy te łożyska tutaj nie mają luzu. Jeśli mają luz, to obligatoryjnie są one do wymiany. Te akurat nie mają luzu, więc mogą zostać. Jeśli jest luz, no niestety do wymiany są całe dźwigienki, chyba że ktoś potrafi sobie to tu... A ja myślę, że to można tu wyprasować i nowe łożysko zaprasować. To są łożyska igiełkowe takie, walcowe, więc nie powinno być z nimi problemów, ale u nas w sklepie dostaniecie całe zestawy, komplety oczywiście tych dźwigienek zaworowych. To są te same co do X-Maxa 125 i YZF125R i tych bez R. Głowica czterozaworowa oczywiście. Nowe uszczelniacze zaworowe zamontujemy. Nowe zawory, jak widzicie,
mamy już nowe zawory. Zawory też po dwie sztuki są dostępne jako wydechowe i dolotowe w naszym sklepie. Jeśli potrzebujecie, wbijacie, wystarczy wpisać w wyszukiwarce naszego sklepu frazę X-Max albo XZF125 i to wystarczy. To tyle. Nie będę pokazywał, jak to robię, bo już o głowicach było, więc musimy dotrzeć zawory na nowo. Tutaj jest łożysko na wałku rozrządu. Też trzeba sprawdzić, czy nie ma luzu. Jeśli nie ma luzu, zostawiamy. Nie ma sensu wymiany takiego łożyska na siłę. Wałki rozrządu też są u nas w sklepie dostępne. Jak najbardziej. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o głowicę. Wał mamy gotowy do rozpięcia. Jak widać, zaznaczyłem sobie tutaj, ta kreska mi nie wyszła, ale ta druga jest prawidłowa. Zaznaczyłem sobie mniej więcej kreski, takie pola odniesienia, punkty odniesienia, żeby wiedzieć, jak ten wał ma być przy spinaniu w całość, jak ma być centrowane, potem będziemy go centrowali. Teraz przystąpię do rozpięcia tego wału na pół, na dwie części oczywiście i pokażę, jak to wygląda. Wał mamy przygotowany, możemy rozpinać. Trzeba na dwa razy, więc musimy drugi raz sobie popchać, żeby nam to puściło. Ok. I w ten oto sposób rozpięliśmy wał. Mamy dwie części. Jedna połówka i druga połówka z torbą. Wygląda łożysko, które już się rozpadło, a nie powinno. No i zostało nam wypchanie drugiej części i sprasowanie nowego. Wał przygotowujemy teraz do spięcia go w całość. Tu jest nowa stopa korbowodu, stworzeń stopy korbowodu. Widzicie, ona taką dziurkę specjalną, ponieważ tym otworem wylatuje olej do smarowania, wlatuje olej do smarowania łożyska. Także musimy to sprasować, żeby nam się ta dziura, ten kanał pokrył z tym otworem tutaj. Olej dostaje się przez oś wału korbowego tym kanałem do stworznia, a tym otworem jest pod ciśnieniem wtyskiwany do łożyska i jest smarowany. Więc musimy zachować, że tak powiem, tutaj, żeby było osiowo, tutaj akurat jest ten, w tym miejscu ten otwór i tak musimy wprasować sobie ten stworzeń. Tak to wygląda od środka, jeśli nie widzieliście takiego wału jeszcze od środka, ale zebranego. Wał mamy sprasowany, złożony i teraz sprawdzamy, jak jest wycentrowane. Jak widzimy, jest setne. Nawet mniej niż przedtem było, to jak się nie mylę, chyba było 3 przedtem. Także jest to w granicach błędu. Możemy montować wał. Widzicie, nie ma ten korbowód, nie ma teraz takich luzów, a już nie mówię w ogóle o luzach tych takich wzdłużnych. Więc możemy śmiało sobie zacząć montować. Musimy naprasować łożyska, zębatkę rozrządu, łańcucha rozrządu. Pamiętajcie, przed zamontowaniem tego wału przelejcie go przez otwór smarujący olejem ten korbowód, żeby on jakiś czas tam na sucho sobie nie chodził. No wiadomo, że jemu to nie zaszkodzi, ale lepiej, żeby był nasmarowany. Widzicie, silnik mamy już umyty, wyczyszczony. Pomalowałem kartery, żeby to ładnie wyglądało. No bo wiadomo, po takim myciu takiego silnika te kartery nie zawsze mają równomierny kolor. Pomalowaliśmy to farbą, lakierem. Łożyska już wprasowałem do jednego i drugiego karteru. Jak widzicie, łożyska mamy wprasowane. Ważną rzeczą, przed złożeniem silnika trzeba, oczywiście wszystkie uszczelniacze wymieniamy, trzeba wymienić uszczelniacz. Ja go już teraz wbudowałem i założyłem seger, ponieważ przed złożeniem całego silnika trzeba popychacz sprzęgła zamontować.
bo jeśli złożymy silnik, to nie będzie miał już możliwości wmontowania tego popychacza, z racji tego, że on wchodzi tutaj sobie w taki rowek w środku, no i tutaj musi wpaść sobie cały popychacz, ten wodzik, popychacz, taki pręt popychacza, który właśnie tutaj tym steruje, który dociska sprzęgło. Jeśli tego nie zrobimy teraz, to potem będziemy mieli problem. Naprawdę, z racji tego, że ten popychacz nie jest wkładany z przodu od kosza sprzęgowego, tylko od tyłu, tutaj od wałka pośredniego, ja Wam to za chwilę będę pokazywał. Więc trzeba to zamontować. Tutaj troszeczkę można sobie nałożyć smaru, ponieważ tutaj jest łożysko zastosowane igiełkowe. Ono jest dobre, nie rozpadło się, więc nie będziemy go wymieniali. Więc albo troszeczkę oleju, albo troszeczkę smaru. Tam jest uszczelniacz, więc nie będzie problemu. Posmaruję sobie dno tego. Chociaż tam później przyjdzie i tak olej to sobie wszystko nasmaruje. Dobra, mamy nasmarowane oleje. Zakładamy ten oto wodzik. O, jest, skoczyło, więc mamy OK. Sprężyna, docisk. Ma to działać w ten sposób. O, właśnie. Wkładamy do tego rowka takiego, tutaj widzicie, taki wyszczerbiony jest. O, on sobie tutaj ma swoje miejsce. O. O, właśnie tak. No i jest zabezpieczona przed wypadnięciem ta sprężyna. O, właśnie. Dobra, tu mamy gotowe, moi drodzy, więc teraz możemy przystąpić do wkładania wałków i całego układu skrzyni biegów. Postaram się tak ustawić kamerę, żebyście to mogli zaobserwować. A to w następnym wejściu. Teraz nasuwa się pytanie, od której strony zacząć składanie tego silnika, do której połówki wkładać te wszystkie rzeczy, te wałki. Moi drodzy, ja proponuję zawsze od tej płytszej strony, ja zawsze tak robię, jest mi łatwiej, ponieważ tu mamy potem zabezpieczenie wałków, możemy sobie je zabezpieczyć, one nam nie wypadną, to jest pierwsza sprawa. A poza tym tu, gdzie mamy płycę i mamy lepszy dostęp do manewrowania po prostu wałkami i różnymi innymi częściami. Dobra, ja biorę wałki skrzyni biegów. Zbytnio nie czyściłem, ponieważ one są czyste. I po prostu tak je zamontujemy. Tu mamy wałek pośredni. Ok. Tutaj mamy wałek zdawczy. Powinno się to równomiernie obydwa wkładać. Aha, nie zapomnijcie o podkładkach. Bardzo ważna rzecz, tych podkładek nie zapomnijcie zamontować. No bo będzie katastrofa. No. Będzie to jechało, ale no już biegi mogą pracować nie tak, jak powinny. Aha, ważna rzecz o tym wałku, widzicie, co miałem powiedzieć. Tu jest ten popychacz tego sprzęgła, on jest z tej strony zakładany, więc w drugą stronę nam nie przelatuje. On tam nam nie wypadnie, więc z tamtej strony go już nie włożymy, pamiętajcie. Dobra, wałek pośredni montujemy, podkładki są. Powinno to sobie wejść bez problemu, raczej spasowane. Troszeczkę się zaklinowało. W ten sposób, tak. Zobaczcie, moi kochani, nic na siłę, tu wszystko ładnie wchodzi. Wiadomo, to jest Japończyk Yamaha, to jest tak zbudowane, że no, nie powinno być żadnych problemów, żeby nie walić młotkiem po tych wałkach czy coś podobnego, bo to jest niedopuszczalne. Dobra, mamy zamontowane dwa wałki skrzyni biegów. Teraz zamontujemy sobie wybierak cały, wałek wybieraka. No i wodzik. Pamiętajcie, że w wodzikach mieliśmy sprężyny, które muszą tutaj być.
które trzymają nam ten wałek tutaj w jakiejś pozycji, żeby on nie stukał przy zmianie biegu. To wszystko ma naprawdę wpływ na, wielki wpływ na prawidłową pracę skrzyni biegów. Ok, moi drodzy, przed zmontowaniem wszystkiego w całość musimy zawsze sprawdzić sobie wodziki, które największe oznaki zużycia są tutaj na ich grubości. Jak widzicie, te wodziki, ten silnik, nie wiem ile mam przejechanych kilometrów, ale tu nawet nie ma żadnych oznak zużycia, bo skrzynia tak prawidłowo pracowała, że te tarcie tutaj było minimalne. Widzicie, zobaczcie. O, tu jest wodzik, który najczęściej pracował. No, trzeba by chyba mierzyć tutaj to zużycie, co jest totalnie bez sensu. Widzimy, że tu nie ma żadnych wżerów, żadnych jakichś rys i tak dalej, więc silnik pracował bardzo fajnie. Dobra, zakładamy to. Ja nie pamiętam teraz, jak to było, ale ja zawsze to robię tak eksperymentalnie, moi drodzy, bo to inaczej nie może pasować. Tu mamy pierwszy wałek. Ach, dobra, Miro. Pojechał, nie? Tak. Dobra, będę musiał wyciągnąć ten cały wałek tutaj. O. Pierwszy mamy. Drugi. No i trzeci. No to inaczej nie może być. Jedynie w ten sposób, moi kochani. Zakładamy sobie to. W odpowiednie miejsce. Założymy sobie do rowków. Powiem wam tak, nie ma żadnej filozofii z tą skrzynią. Tak mówię, trzeba obiektywnie tego podejść. Jeśli nie pamiętacie, jak to było, robić sobie zdjęcia. Poza tym można się posiłkować instrukcją serwisową, do której link po prostu dam pod film, bo gdzieś tam serwisówka jest do tego modelu. Wałek wkładamy obojętnie, czy z tą, czy drugą stroną. On jest identyczny z obu stron. Więc pierw to sobie tutaj włożymy. O, tak. Widzicie, skrzynia, jeśli się nie blokuje na którymś biegu, to znaczy, że jest wszystko w porządku. Powiem tak, tutaj jest tak bardzo fajnie zbudowane, moi kochani, że przy otwartej skrzyni można sobie nawet luz znaleźć. Zaraz to spróbujemy uczynić. Po prostu japońskie motocykle, nie, no, powiem wam tak, są dopracowane. No. Nie da się ukryć. O, dobra, tak. O, mamy luz teraz. Wszystkie biegi pracują. Zawsze mówię, nie wiem czy pamiętacie, o teście suchej, suchym teście skrzyni biegów. Na czym to polega? Polega na tym, że skrzynię teraz składamy po prostu tak, jak widzimy. Zamykamy drugą połówkę karteru i sprawdzamy, czy wszystkie biegi nam wchodzą. Tutaj akurat wszystkie biegi mi działają, więc nie będę tego robił. Dla niewtajemniczonych, niedoświadczonych warto to zrobić, zanim włożymy wał i wszystkie tutaj resztę wałków, wałek wyrównoważający. Złożyć tą skrzynię, sprawdzić, czy ta skrzynia pracuje, czy biegi się przełączają. Wystarczy tylko obracać wałkiem i tutaj wybierakiem skrzyni biegów i wałkiem, wałkami, czy to pośrednim, czy zdawczym, żeby biegi się zazębiły, jak pracują, to znaczy, że jest ok. Dobra, teraz włożę sobie wał korbowy, ale przedtem jeszcze nasmarujemy te wszystkie wałki. Tu są takie rzeczy, które wymagają smarowania niestety przed złożeniem. Gdzieś mi oleju brakło, ale zaraz go sobie... O, najlepiej to posmarować, dlatego że zanim ten olej tutaj dojdzie, to trochę czasu mija. O, widzicie, teraz zaczęło to aż tu pracować na tej sprężynie, jest super. Dobra. Wałki skrzyni biegów i zębatki nabiorą sobie oleju, jak już silnik zalejemy olejem, prawda? Dobra, montuję teraz wał korbowy, wałek rozrządu i będziemy kontynuowali składanie. Więc tak, rozrząd mamy z lewej strony, od strony koła magnesowego, więc musimy zamontować ten wał korbowy górą, zębatką do góry. Pamiętajcie o ważnej rzeczy, że tutaj wałek wyrównoważający w tym silniku montujemy równocześnie z wałem korbowym, no ponieważ nie ma innej możliwości, aczkolwiek zauważyłem jedną taką rzecz, że chyba jest możliwość, tak, nie, pierw wałek, a potem, moi drodzy,
wałek rozrządu, a potem wał korbowy. Warto te łożyska sobie tu nasmarować. Te gniazda łożyskowe, żeby nam ten wał ładnie siadł tutaj. Wałek wyrównoważający w tym miejscu, pamiętajcie, ma takie specjalne wycięcie, żeby ten wał korbowy sobie wszedł z tej strony, bo tędy już go nie wyciągniemy, jak wał zamontujemy. Więc pierw wałek, potem wał korbowy. Powiem tak, jeśli macie problem z założeniem tego, można lekko popukać sobie młotkiem. Coś nam tu nie chce pyknąć, tak nazwę. O, kuźba, ale mi się kichnęło. Dobra, to wmontuję, żeby się tu nie męczyć. Można lekko popukać w ten wał tutaj młotkiem gumowym, nie za mocno, żeby to sobie weszło, albo podgrzać tutaj w tym miejscu karter, rozciągnie nam się i wejdzie nam swobodnie. Dobra, ja to zamontuję, za chwilę wracam. Wał zamontowany, teraz będziemy zamykali silnik, trzeba pamiętać o tym, żeby te wszystkie krawędzie były tutaj otłuszczone. Ja zawsze smaruję sobie ten karter, nie ten, tylko ten który nakładam. I będziemy zamykali silnik na gotowo. Co jeszcze ważne, żeby nie zapomnieć o tulejkach ustalających, które muszą być tutaj zamontowane, żeby silnik się tutaj centrycznie zamknął, wtedy nam to ułatwi złożenie całego silnika i zamknięcie. To jedna ważna rzecz. Pamiętajcie o wydmuchaniu z tych otworów wszelkich płynów, bo później przy dokręcaniu, jeśli coś tam będzie zalegało, możemy nie mieć możliwości dokręcenia tego, z racji tego, że ten płyn się tutaj uszczelni na gwincie i będzie zastało ciśnienie. Czasem jest tak, że taki karter lubi pękać. Także to musi być wszystko w środku suche. Silnik zamknięty, poskładany. Moi drodzy, jak widzieliście, ten silnik się składa na szczelniwie, na silikonie, czy to taka pasta uszczelniająca CX80, ja takiego czegoś używam. Może pracować od minus 45 do plus 100 stopni, więc tutaj 100 stopni nie ma, ale naprawdę bardzo fajnie trzyma, jeśli chodzi o uszczelnienia. Można stosować powodzeniem w silnikach. Oczywiście po zamknięciu wiadomo, że wał trzeba poprzeciągać, ponieważ on tutaj dosyć ciasno wchodzi w tych swoich łożach. Teraz skrzynia biegów też oczywiście sprawdzamy, czy wszystko funkcjonuje jak należy. Skrzynia pracuje, biegi się przełączają. Wał oczywiście, jak widzicie, musi pracować luźno. Tego nie wycieramy teraz, moi drodzy. Jeśli chcecie, żeby to estetycznie wyglądało, poczekajcie, aż to wyschnie przez 24 godziny. Wtedy można to ładnie oderwać i będzie bardzo ładnie czysty silnik zrobiony, żeby jeśli chodzi wam o aspekt wizualny. Można to też zostawić czasem tak, że niczemu to nie przeszkadza. Dobra, ja odwracam silnik na drugą stronę i teraz przystąpimy do montowania reszty z tej strony, to znaczy sprzęgła i całego układu sprzęgła. Rozrządem zajmiemy się na końcu, wtedy kiedy będziemy montowali cylinder z tłokiem i głowicę. Teraz przystąpimy do składania zębatek na wał korbowy. Na początku jest pierwsza zębatka, która nie ma żadnego klina, jak widzicie. Odsadzeniem do łożyska, ponieważ ona musi się dystansować i wyrównać z zębatką od pompy wody, więc ją tylko nakładamy. Ona się potem zaciska na całym tutaj na czopie. Ciężko to wchodzi, bo to wszystko tak spasowane, że można sobie pomóc tutaj jakimś delikatnie młotkiem gumowym albo jakimś kluczem z przedłużką, żeby to sobie ewentualnie delikatnie nabić. Delikatnie możemy sobie to pobić. Są uderzenia, które na pewno nie, jak to niektórzy przesadnie mówią, niszczymy wał. O, zobaczcie, jest bardzo ładnie, leży sobie. Kolejna zębatka jest zębatką, która tutaj się będzie komponowała zębatką
zębatką, moi drodzy, wałka wyrównoważającego. Powinniśmy pierw to włożyć, a potem tutaj założymy klin. Możemy delikatnie pobić tą zębatkę. Która nam weszła. Klin używamy na końcu, znaczy na końcu, w momencie, kiedy ta zębatka nam wejdzie tutaj. O, ponieważ mamy teraz możliwość obrócenia sobie tej zębatki. W ten sposób. O, już zębatka nam siedzi. No i na końcu mamy zębatkę końcową, która napędza nam kosz sprzęgłowy, prawda? Ja śmiało tutaj, o, ona już ma tutaj większy luz. O, i w ten sposób możemy to sobie zamontować. Teraz zębatka, a, to widzicie, już jadę z powrotem. Jednak mój mały błąd, ta zębatka miała być na spodzie. Nie wiem dlaczego to wyszło. Aha, bo tutaj mamy jeszcze tulejkę. Tu jest tulejka. I dopiero mamy zębatkę wałka wyrównoważającego. Oczywiście zębatkę musimy tutaj założyć cechą. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Mamy takie dwie kropki, które muszą się pokrywać. O, w ten sposób. Muszą się pokrywać, a na końcu ustawiamy wałek rozrządu, obracając go tutaj albo ręką, albo śrubokrętem i dopiero wbijamy klin do niego. Więc spróbujemy to sobie obrócić. Nie mam tutaj żadnego... Możemy sobie tu zablokować ręką ten wałek i go spróbować obrócić. O, właśnie. Zastawiamy wałek i wkładamy klin. Kiedy muszę poszukać, o, jest tutaj, w tym pudełku. Możemy zamontować śmiało klin, który nam to będzie trzymał wszystko razem. Też kwadratowy. Wiem, nie zawsze jest to proste. Są tak spasowane elementy, że to się powinny wpaść, ale jak wiecie, teoria z praktyką nie zawsze idzie w parze. Więc założymy klina tak. Wchodź tam cholera. Użyję kleszczy. Muszę sobie to ustawić. Jest pięknie. Możemy go sobie popchać. I oczywiście podkładka zabezpieczająca i nakrętka. Podkładkę założyłem. Pamiętajcie, że te podkładki mają takie wypusty specjalne, żeby weszły sobie w ten rowek, gdzie klin, żeby one po zablokowaniu nakrętki nie obluzowały się. I oczywiście nakrętka. Dokręcamy. Wszystkie siły do kręcenia będziecie mieli w manualu, który udostępniłem link pod filmem. Pewnie sobie jakiś klucz tutaj. 19. Tak, 19. Wałek oczywiście nam się tutaj przeciągnie trochę do góry. O, jest ok. Dociągnę sobie wałek i potem będę kontynuował resztę. I po kolei zębatka napędu kosza sprzęgłowego, podkładka i nakrętka. Wszystko dokręcamy. Na końcu zakładamy sobie mechanizm tutaj zmiany biegów, a na samym końcu pokrywę pompy. Teraz będzie kurwa 5 lat, mam zrobione 4,5. Teraz przyszedł czas na zabezpieczenie wałka pośredniego, wałka zdawczego rozrządu. To jest taka tulejka. W modelach starszych jest tutaj starter noży zamontowany, tu widzicie miejsce na to. Jest tu taka zębatka sobie biega, ale w tym modelu no niestety nie, bo nie ma wałka startera, prawda? Jest rozrusznik, bo silnik na wtrychu. Więc to trzeba założyć jeden seger, podkładka, tulejka i drugi seger. Już jest zabezpieczone. Ważna rzecz, bo wałek będzie latał jak stara baba. Ok, sprężyna wybieraka i reszta. Ok, podokręcane mamy wszystkie śruby, zabezpieczona nakrętka, jak widzicie, od wałka wyrównoważającego. Teraz czas na sprzęgło.
No i oczywiście przed założeniem sprzęgła, kosza sprzęgowego, trzeba założyć pierw całą oś dźwigni zmiany biegów. Oczywiście zakładamy to w ten sposób. Tutaj sprężyna, między sprężyny musi wejść, jak widzicie, taki bolec, który to wszystko nam będzie tutaj, o, cofał, wtedy nam to odbija. Ok, to jest, jeśli o to chodzi, wszystko. I teraz kolejną podkładki sprzęgła zakładamy. Ja tu sobie przygotuję wszystkie elementy sprzęgła, żeby mógł Wam pokazać, jak to kolejno ma być. Kosz wewnętrzny, zewnętrzny, podkładki dystansujące, wszystkie muszą być w komplecie, moi drodzy. Ok, więc zaczynamy. Dobra, pierwszą podkładką jest podkładka, która jest pod samym koszem sprzęgłowym. Ona jest taka wybrzuszona. O, ona kasuje luzy nam tutaj sprzęgła, ale pracuje ten kosz. Z racji tego jest ta podkładka, żeby ten kosz nam nie dzwonił ewentualnie. Teraz zakładamy sam kosz. Ok. Podkładkę między kosz zewnętrzny a wewnętrzny. Oczywiście teraz kosz wewnętrzny z dwoma jego podkładkami. Jedna jest sprężysta, druga jest płaska, już Wam to pokazuję. Na początku pokazywałem tylko jedną, bo tej drugiej nie mogłem ściągnąć. O, wszystko spasowane. Jedna podkładka jest płaska, a druga sprężysta z zewnętrznym wygięciem do góry. Oczywiście zaraz zamontujemy nowe tarcze. Pierw tutaj sobie wszystko przykręcę, zabezpieczę. I będziemy montowali sprzęgło w całość. Pamiętacie o podkładce, której mówiłem, taka zabezpieczająca, ona ma taki rowek i dwa piórka, żeby zagiąć na nakrętce po odciągnięciu. Ona się tutaj opiera w tym miejscu. Zakładamy tak, po to, żeby się nie obracała, bo nie miałoby to sensu, gdyby ona się kręciła. I oczywiście dokręcamy. Ja to dokręcam kluczem pneumatycznym. Oczywiście wszystkie siły dokręcania śrub będziecie mieli w manualu. I to wystarczy. Bierzemy kombinerki, jakieś kleszcze i zaginamy. Wystarczy jedno piórko zagiąć i mamy zabezpieczone. Ok, teraz przystąpimy do montażu tarcz sprzęgłowych. Teraz zakładamy, moi drodzy, tarcze. A miałem Wam pokazać, widzicie na początku, bo już tak wkładam. Pamiętacie, pierwsza tarcza jest taka z większym otworem. Ona jest taka cieniutka. Wkładamy ją oczywiście na spód. Te pierścienie muszą wejść w tą tarczę. Potem przekładki. Ta przekładka jest troszeczkę przebarwiona, bo sprzęgło się ślizgało. Ale jeśli to nie ma jakiś rys, wygłębień, możemy ją śmiało włożyć. Na pewno jej, że tak powiem, trwałość się nie zmniejszyła. Także można śmiało położyć. Oczywiście tarczę wcześniej zamoczyłem już w oleju. Tak, kolejna tarcza. Po kolei sobie lecimy. W instrukcji serwisowej dokładnie jest napisane, ile te tarcze powinny się moczyć. A wystarczy 12 godzin. Wiem, uprzedzam już pytanie złośliwych ludzi, że nauczyłem się moczyć tarcze. Nie o to chodzi, moi drodzy. Jeśli robimy to w jakimś piździku takiej mniejszej pojemności, nawet jakbyśmy je na sucho założyli, zalali olejem, rozgrzali silnik i dopiero wtedy włączyli sprzęgło, na pewno tego oleju lepiej się nabierze w te tarcze niż ciepłego. Ciepły olej na pewno lepiej wszędzie dotrze niż zimny olej gęsty. Oczywiście nie jadąc tym silnikiem nigdzie, tylko stojąc w miejscu, wystarczy rozgrzać do jakiejś maksymalnej temperatury, do wentylatora ten silnik. Olej ma odpowiednią temperaturę i na pewno te tarcze się nie spalą. Dobra, zakładamy to i za chwileczkę jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie, że tutaj była taka kulka, która, że tak powiem, robi tutaj założysko. Więc tą kulkę musimy tutaj włożyć. Zaraz to uczynimy. Kulkę, wkładamy tutaj tą kulkę. I oczywiście na koniec zakładamy pokrywę docisku. Czy to nam się tutaj teraz wykręciło wszystko. Musimy tą całą dźwignię cofnąć.
To sobie tam weszło. O, właśnie tak. Jak widzimy na sucho, teraz możemy sprawdzić, czy to sprzęgło działa. Ruszając sobie dźwignią, widzimy, że kosz idzie do góry, wysprzęgla się. Trzeba też tutaj ten luz troszeczkę skasować, bo widzę, że on jest chyba nadmierny. Ale to za chwileczkę wszystko zrobimy. Tylko pierw podokręcamy sobie te śruby. Jesteśmy już w miejscu, w którym zakładamy uszczelkę. Pamiętajmy znowu o tulejkach ustalających, to jest bardzo ważne. Powinny tutaj być, muszą być, nie ma innej siły, bo inaczej ten dekiel nam źle siądzie. Pamiętajcie o uszczelniaczu, który jest na wale korbowym, trzeba go wymienić, wymienimy go na nowy i trzeba go sprężynkami w moją stronę założyć, żeby działał zaporowo. Dobra. Założę uszczelkę, dokręcimy sobie dekiel i możemy sobie resztę zrobić. Sprawdzamy wizualnie, czy wszystko mamy na miejscu przykręcone. Ok, dobra, sprawdziliśmy jeszcze sobie luz tutaj. Ok, ten luz jest odpowiedni, sprzęgło pracuje, zostawiamy. Więc tak, uszczelka. Nie kładźcie tego na silikonie, to musi być położone z uszczelką, moi drodzy. Z racji tego, że tutaj są kanały smarujące, którymi biegnie ciśnienie oleju do silnika, więc silikon może tutaj już nie dać rady. Po to ktoś wymyślił uszczelkę. Ok. I śmiało możemy powoli zamykać sobie silnik. Ok. Bardzo fajnie. No i teraz mamy już śruby silnika. Dekiel będę kompleksowo mył na końcu. Tylko teraz to śrub sobie tak. Ok, no i oczywiście to też zakładamy śruby. Jak wcześniej mówiłem, wszystkie wartości momentów dokręcania śrub znajdziecie w serwisówce. Nie pamiętam, z której strony była ta dźwignia tutaj. Ok, tak. Dobra. To jest na dole, bo to było mocowanie. To jest mocowanie plastiku. Tak. Tutaj jest ta śrubka. Tak. Oleju jeszcze potem na końcu wymienimy. Dobrze, tak. Tak. Stały. Teraz już wypełnimy. Jak widać, silnik mamy zamknięty z tamtej strony. Połówki zamknięte. Sprzęgło poskładane. Wszystko nam działa jak należy. Na końcu będziemy zakładali uszczelniacze. Został nam teraz cylinder, głowica, rozrząd. Więc będziemy przystępowali właśnie do zakładania, montowania tych wszystkich rzeczy. Doszliśmy do momentu, kiedy będziemy montowali cylinder. Moi drodzy, tutaj znowu kłaniają się nam nasze obowiązkowe tulejki, które niestety muszą być. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. Nie pamiętam, jak to tu było. Z przekątnej czy tutaj. Tulejki musimy zamontować, one muszą... Tu powiem tak, a tu jest szersza jedna strona. Ok. Mamy tulejki, nie ta tu i tu chyba. Dobra, tutaj mamy dwie tulejki. Tak, tulejki zamontowane. Potem założymy tłok, cylinder, pierścienie na tłok oczywiście. To musimy sobie tutaj zdrapać, bo będzie uszczelka. Tutaj również. Mamy pierw uszczelkę pod cylinder. Okay. W ten sposób. Dobrze, mamy tutaj uszczelkę. I teraz zamontujemy tłok sobie. Zakładamy oczywiście nowy cylinder, bo tamten był wyrąbany.
Cylindr jest z Nika, na Nikasilu jest ceramiczny. Tak pisze w opisie. Nikasil jest, cylindr jest aluminiowy. Mamy cały cylindr nowy. Oczywiście te wszystkie części są dostępne na naszej stronie, na sklepie internetowym. Można bez obawy kupić. To są rzeczy z gwarancją, także wysokiej klasy. Powłoka Nikasilowa powoduje to, że nie musimy silnika docierać. Grzejemy go przez jakieś pierwsze pół godziny do wentylatora na wolnych obrotach. No i potem pierwsze, powiedzmy, 5 do 10 km delikatnie i później możemy już normalnie zacząć jeździć tym silnikiem. Normalnie go używać. Dobra, ja zamontuję teraz pierścienie na tłok, stworzeń, zabezpieczenia. Pamiętajcie, żeby to sobie wszystko nasmarować przed montażem, żeby to nam wszystko już było nasmarowane, ponieważ my uruchomimy silnik i zanim ten olej tutaj dotrze, to troszeczkę czasu mija, może dojść do przytarcia tego silnika i no i wtedy katastrofa, prawda? Dobra, ja włożę sobie zabezpieczenia, wsunę sobie stworzeń, nałożę pierścienie na tłok. Jak je zakładać już w innych modelach pokazywałem, są tutaj cztery pierścienie z taką koronką piątą. Oczywiście jest to proste, ale jeszcze Wam pokażę. Kolejne zakładanie pierścieni, słuchajcie, już to na kilku filmach pokazywałem. Najpierw zaczynamy od samego dołu, zakładamy taką koronkę. Dobra, musimy to przeczyścić. Zakładamy taką koronkę. Ta koronka ma takie wypustki, więc jeśli byśmy pierw pierścienie założyli cienkie, a potem koronkę nie włożymy, bo ta koronka tutaj jest taki wypust, ma takie wypusty, gdzie pierścienie uniemożliwiają temu elementowi wyskoczeniu i tarcie o cylinder. Więc pierw koronka. Pamiętajcie, że wszystkie łączenia tutaj muszą się mijać, żeby się nie pokrywały. Co najmniej 45 stopni muszą mieć rozbieżności między sobą. Pierwszy pierścień na dół. O. Mówię o pierścieniach zgarniających tutaj, które transportują olej nam tutaj po cylindrze, potem tutaj drugi. Potem mamy dwa pierścienie sprężające. Pierwszy jest chromoniklowy, drugi jest taki czarny. Pierw zakładamy ten czarny niżej. One są kwadratowe, prostokątne, nie są pierścieniami, które są do stożka, więc jak je odwrócimy, tak będzie, to nie ma różnicy. Zakładamy czarny pierścień. Tak, w ten sposób. I na górę chromowy pierścień, tutaj, który mamy. O. Tak. I w ten sposób montujemy tłok do korbowodu. Ważną rzeczą jest, moi drodzy, montaż tłoka. Pamiętajcie, że zawory wylotowe i dolotowe różnią się średnicą. Dolotowe są zawsze mniejsze. W tym wypadku kropka tutaj do góry musi być w tym tłoku, więc w ten sposób musimy zamontować, żeby to było jasne. Według serwisówki też tak jest napisane, więc jak sobie sprawdzicie w serwisówce, to po prostu będziecie już widzieli, że ta kropka ma być do góry. Oczywiście przez rurkę sobie, przez dziurkę sobie nasmarujemy miejsce na stworzeń. Te elementy są i tak fabrycznie już nasmarowane, ale lepiej nasmarować niż potem płakać, tak? Dobra. I teraz zabezpieczamy stworzeń zabezpieczeniem. Ok, sprawdzacie, czy bardzo ważne, żeby sprawdzić, czy te zabezpieczenia przypadkiem gdzieś tam bokiem nie wypadają, czy to jest dobrze zamontowane. Ok, teraz możemy śmiało założyć cylinder. Ja łańcuch rozrządu na końcu tutaj zamontuję, będzie mi łatwiej. Nie smaruję tego olejem, ponieważ to wszystko już jest fabrycznie nasmarowane, więc nie ma potrzeby zbytnio. O.
Okej, wszystko siedzi. Tłok w GMP do rozrządu. Jest elegancko. Dobra, teraz założę uszczelkę głowicy. Tuleję oczywiście centrujące, ustalające. Zamontuję głowicę i na końcu zamontujemy sobie łańcuch rozrządu. Jak widać, mamy silnik prawie poskładany. Teraz założymy sobie resztę tutaj. Zaczniemy od wałka pośredniego rozrusznika. Pamiętajcie, żeby były podkładki pod tą zębatką. Bardzo ważne. Na zębatce był wałek, tak, podkładka w ten sposób, tak już nie trzyma. Teraz mamy podkładkę, która nam tutaj trzyma łożysko i koło zamachowe. No i na to dopiero teraz zakładamy koło. Teraz zakładamy koło magnesowe, które trzeba wcześniej wyczyścić z resztek jakiegoś brudu, żeby to wszystko w środku było czyściutkie. Ja to wyczyszczę. Jakieś osady tam się zebrały, więc trzeba to wyczyścić, żeby to było wszystko w najlepszym porządku. Jak widać, koło magnesowe mamy czyste, możemy zamontować. Oczywiście na clean, jak zawsze wiadomo. O. Obracamy troszeczkę, już na wchodzi. Podkładka, nakrętka, dociągamy i zamykamy dekiel. Silnik mamy złożony, moi drodzy. Zostało nam tylko jeszcze wymienić zestaw naprawczy pompy wody, który obligatoryjnie wymieniamy, żeby nie było jakichś problemów. Złożymy, skręcimy, no i będziemy odsyłali silnik. Moi drodzy, no wszystkie części, które tutaj żeśmy zastosowali, można śmiało znaleźć w naszym sklepie internetowym. Można je zakupić, zestawy łożysk do silnika, zestawy naprawcze, pompy wody, cylindry, tłoki, wszystko co potrzeba jest dostępne. Jeśli czegoś nie możecie znaleźć, napiszcie w formularzu kontaktowym, wystawimy to dla Was. Jeśli Wam się film podobał, oczywiście proszę łapkę w górę. No i zapraszam do oglądania naszego kanału. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i nacisnąć dzwoneczka koło przycisku subskrybuj. Będziecie wtedy informowani o wszystkich nowościach na naszym kanale. Moi drodzy, no jest zima, ale u nas w miarę ciepło, bo jest 11 stopni. Było 11 stopni, teraz już temperatura trochę spadła, więc kurczę, jeszcze są warunki do jazdy, co dla niektórych. Więc uważajcie, jak będziecie jeździli, bo jest ślisko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, przepraszam za pomyłkę. No i do następnego zobaczenia.